Witam was bardzo serdecznie, Disciples 2 Bunt Elfów i rozgrywka na mapce Welesza pod tytułem Górski Dzwon. 20 dzień, gramy hordami nieumarłych, wodzem wojowników. I szukamy kolejnych punktów doświadczenia, szukamy złota, żeby kolejne budynki stawiać. Takowy już sobie możemy sprawić, przeklęta kaplica, bo idziemy tutaj. Śmierć. Oczywiście tej śmierci będzie potrzeba sporo pancerza, jeżeli będę chciał podbijać stolicę. Ale tym się nie muszę jakoś mocno martwić. Eliksiry tutaj są, a pancerz sztandar, który da nam 15% pancerza również, więc nawet jeśli śmierć miałaby ten swój podstawowy, czwarty poziom, to da radę przeżyć pierwszy cios. A to będzie najważniejsze, bo Ilumiel zaatakuje tylko raz. No chyba, że będzie walka trwała dłużej niż 40 tur. To wtedy zaczną się masowe chybienia. Jeśli chodzi o paraliż, no to wtedy już będzie lipa. Wysyłamy szpiega, tym samym zobaczymy, co tutaj mają przeciwnicy. No zdążyli sobie centaura strażnika na mgle wojny wyszkolić. Jednak potrafią. O, i tu mamy jednego ze strażników. Skarb niby możemy podnieść, ale szkieletora stracimy. Z drugiej strony za daleko nim nie pójdziemy. Ale ten skarb i tak nie opłaca się go zbierać. I tak będzie stracony. Chyba, że od razu bym się tu ustawił. No i uciekł. To może by się tam udało, ale to i tak by przecież szkielet to upuścił w kolejnej turze. Tutaj się regenerujemy. No i co? Co tu macie? Podstawowe jednostki, ale tutaj innych nie wyszkolicie sobie, bo już od samego początku jest widok na waszą stolicę. Co mają wasze armie? Tu są podstawowe jednostki i ten główny przywódca, zwiadowca z plusikiem, centaur, strażnik, wyrocznia i sam bohater na drugim co najwyżej poziomie. Na trzecim już na pewno miałby kolejne dowodzenie i też kolejną jednostkę. Ale nie można wykluczyć, że może mieć większy poziom, na przykład już teraz zdobył. Zobaczymy. W każdym razie, jak się nie wybiorą gdzieś poza mój zasięg wzroku, no to już sobie nie podszkolą jednostek. Także już potęga elfów nie wzrośnie jakoś znacząco. Natomiast my potrzebujemy, żeby nasza potęga wzrosła. I chyba trzeba będzie stoczyć kolejną niewygodną walkę z syrenami. O, proszę, przyjęli w końcu naszą ofertę. Wspaniale. Tylko co, ja sobie zupy nie nagotuję z tego złota. Teraz już potrzeba tutaj, no zdecydowanie, dużo bardziej kosztownych inwestycji. No mamy same syreny z utopcami, kurczę, ale to wszystko będzie bolało. Można tutaj wysłać złodziei, no niech oni chociaż coś spróbują wskurać. Tylko teraz pytanie, co będzie lepiej zrobić? Czy truć, czy wyzywać na pojedynek? Tego nie wiem. Jeszcze się nad tym nie zastanawiam. Idziemy na jaszczoluda. Niestety był pierwszy, no ale no cóż. Tak się złożyło. I panie duch, trafiaj, bardzo dobrze. Ale czy panie, czy pani, nie wiadomo. Czy to jest duch mężczyzny, czy kobiety. Po prostu duszek, który jest naszym sprzymierzeńcem. Ma bardzo odpowiedzialną robotę. W większości przypadków. Jest awans, więc strzały goblina tutaj nie przysporzyły mi zbyt wiele bólu. Eliksir uzdrowienia zyskaliśmy i srebrny pierścień oraz eliksir odnowy. Więc potencjalnie jest tu kolejny przedmiot. No potrzebny będzie sklep, ale no do niego jeszcze odblokujemy dostęp. W niełatwej walce, no ale w końcu się też ją uda przeprowadzić. O, i oni swojego jaszczeluda pokonali. Dobra. Bierzemy się za tego elfa, no bo widzę, że tutaj tak podszedł do nas przyjaźnie. Teraz tak, no jeden cios na pewno musimy przyjąć. Inna sprawa, że coś tutaj z encikami sobie zawalczymy. No, ale tak przydałoby się trafić od czasu do czasu.
jego sparaliżu, bo może być szybszy. No i teraz zastanawiam się, czy by może sobie tu nie poekspić trochę na nich. Na tych encikach. Dobra, jeszcze jeden cios w razie czego przeżyję od Enta. Może już na dużym ryzyku jadę. Więc może zakończmy. No i 51 punktów doświadczenia wpadło z takiej walki. Szkoda, że nie więcej, no ale jednak dowódca mógł tu zginąć. Idealnie byłoby, gdyby po prostu zdobyć kolejny poziom na duchu. W ten sposób. No ale to się jednak nie udało. To jest kraken niestety z syreną, więc takiego krakena sobie nie osłabię złym entem, tylko złego enta najpierw trzeba by było opracować. No i tu będziemy teraz próbowali tę syrenę ogarnąć. Kto tutaj do nas idzie? Nie zobaczę tego. Tu jest jeden Rózgowicz. Okej, tutaj zdecydowanie trzeba by jeszcze wysłać szkieletora. No, a w większości tutaj odsłonił mapę. Przynajmniej to, co miał odsłonić. Dobra, pojedynek. Zaryzykujemy tę opcję. Złodziej stracony. Ale tego też się mogłem spodziewać. Nie, my już tutaj syrenę mamy na strzał. No, chyba że chybimy. Miałem szczęście, że duch był szybszy. Ale to jest właśnie ten jeden cios. No ale też zabijać z drugiej strony byłoby ją szkoda, jeśli oczywiście by się to dało zrobić. No i tu już jesteśmy blisko wojownika szkieletów. Czarownik niestety poprzez ucieczkę wcześniej z pola bitwy, no to nie dostał doświadczenia. Starczy z szamanką. Tutaj traper będzie miał wyższy poziom, więc o 66 punktów obrażeń. Także jeżeli miałbym już któregoś atakować, no to ten na dole. No i możemy to zrobić, bo już duch ma 70 punktów życia, także ten jeden cios przeżyje. A czy drugi będzie? To się już okaże. Także no duch po prostu już ma odpowiedzialność za życie na swoich barkach. Jakkolwiek by to nie brzmiało w przypadku bezcielesnej istoty. No i cała naprzód. Albo się uda, albo nie uda. A że się nie udało, no to cóż. Taki los. Tak akurat się złożyło. Wóz albo przewóz po prostu. Nie inaczej. Dobra, teraz... Co? Wskrzeszamy go. No przynajmniej wskrzeszanie jest tanie. No to jest zwiadowca. No to nie. Zwiadowca z Sosnowca. 1200 mam. No to fajnie, tylko na razie no to nic z tego też nie zrobię. Może tutaj jakiś czar, na przykład klątwany Grela. Tylko nie wiem za ile ci to sprzedać, żebyś tu w ogóle zechciał ze mną rozmawiać tutaj. Może chociaż 5 stówek. Padło, no ale mogę sobie marzyć chyba. No walczy mimo wszystko. I w drugiej turze już by uciekał. A może jeszcze ucieknie. Co? Nie dowiem się. Ale to już nieważne. No i duch dostał tej potężnego strzała. Tu idzie kolejny Rózgowicz, tu idzie złodziej. No wiadomo, jeżeli już idą jednostki w tym kierunku bez atakowania czegokolwiek, no też atakować nie muszą, ale to raczej Rózgowicze. Choć fajnie byłoby już w miarę szybko dostać się tutaj. Oczywiście możemy tam pójść od razu bezpośrednio. O, skalny olbrzymi alchemik. Duch będzie szybszy w sumie. Tylko, że alchemik
Wyleczy z paraliżu, tak naprawdę. Chociaż z drugiej strony, poczekajcie, bo on chyba będzie brał obronę wtedy. Czy będzie dawał dodatkowy atak, jak on sparaliżuje wcześniej. No, teraz bym musiał sobie przypomnieć poprzez taką walkę. A? No, może warto to zrobić. Tylko, że tutaj idzie jakiś kolejny rozgowicz. No, ale nie zdobędę tyle doświadczenia, żeby wbić poziom. To idziemy na olbrzyma. Zobaczmy. Wyższe poziomy. Atakujemy, no bo co nam zostało? Obronę bierze, okej. Okay. Nie może tutaj wyleczyć z paraliżu. No teoretycznie mógłby przecież to zrobić, tak? Dodatkowy atak. To akurat by minęła tura z paraliżem. Tak się nie dzieje. Już alchemik stał się bezużyteczny. Dał chociaż trochę doświadczenia. No i pięknie. Są tutaj trzy awanse. Awans dowódcy, awans ducha. No i czarownik stał się upiorem. Więc teraz upiór daje nam kilka fajnych tutaj opcji. Możemy się całą tutaj armią ustawić. Oczywiście najpierw by trzeba było 15 wrzucić. No i upiora dać do przodu i on sobie sam to wszystko robi. Tylko, że ja nie mam pewności, czy ta syrena by nie awansowała wcześniej. Także tu 15 punktów obrażeń może też być niewystarczające. Jest też takie ryzyko. Okej, mamy miksturę, tylko nie wiem, czy ja chcę teraz ją trzymać tutaj w ekwipunku, ale możemy się poruszyć do przodu. Złodziejem on i tak na razie tu nic nie robi. Dobra, dowódca sobie bierze dowodzenie. I teraz tak. No to idziemy w kolejnego wtajemniczonego w takim razie. Złodziej to niech idzie tutaj za nami. Wyślemy szpiega elfom. Mam już złoto potrzebne. A żeby się tutaj wojownik szkieletów mógł móc stać szczępionem, jeszcze zostanie na wtajemniczonego 11 zł to na oranżadę i gumę kulkę. I coś tam jeszcze. Okej, wracaj panie złodziej. Daj mi tutaj to. Nie wiem, czy nie spróbować tutaj przynajmniej ten srebrny pierścień opchnąć botowi. Ale czemu by nie? Z drugiej strony, wtajemniczonego może by sobie zablokować. To miałbym cały czas jakiegoś maga przynajmniej w mojej armii. Tak to będziemy mieli samych praktycznie strzelców. Jedna śmierć mi wystarczy do walki na stolicy. Jest tylko jedno źródło właśnie truty. Ono mi wystarczy. Z drugiej strony, no, nie wrzucę sobie tutaj już upiora samego, tak? Będzie musiał jeden wojownik już być z przodu w tych walkach. Właśnie z takim krakenem na przykład. No, ale też nie ma nie wiadomo jak dużo takich walk, no, ale wąż morski, no, też w sumie. Czy tutaj właśnie z tym alarem. Chociaż tu się można ustawić tak, że to będzie po stronie upiora. To już tutaj się da radę. Teraz tej konfiguracji syreny już nie powinny sprawiać takiego problemu, ale to tak, wiecie, zakładając, że trafimy. A to ma właśnie założenie pewne ryzyko niepowodzenia. Dobra. Jesteśmy kwita, wysłaliśmy sobie nawzajem szpiega, no i tak jak widać, oni się już tutaj nie szkolą. I prawdopodobnie będą się tylko kręcić bez celu, bo nie będą w stanie wojować zbyt wiele. No z Wataszką myślę, żeby sobie poradził z takim traperem, ale czy bot będzie chciał udźwignąć taką bitwę? No, wątpię. Dobra. A weźmy tu tego złodzieja. Bo po co masz tutaj się kręcić? No i tak naprawdę mógłbym do tego włócznika wysłać mojego złodzieja. On się tam może przydać. Na włóczniku są dość duże szanse, żeby coś wymyśleć. O, poradzili sobie, tak, w zasadzkę wpadli. No tylko centaura stracili, więc nie poszło im tak źle.
Tak, panie złodziej. Tu podejdź tylko trochę bliżej, żebyś później miał dwie akcje do wykonania. No i z syreną teraz zobaczymy. Wóz albo przewóz. Tu już trzeba trafić. Niestety utopiec był przede mną, więc też zadał obrażenia. Ale dobra, to już tam można przyjąć. I tu kolejna walka. Teraz już będzie szło łatwiej z takimi pojedynczymi walkami. Wtajemniczonego? No kurczę, mnie korci, żeby zablokować. Wiecie co, ze względu na to, że mamy już ducha zablokowanego, dlaczego by nie pójść takiego tajemniczonego? Kiedyś nawet chyba mówiłem o takiej armii, że chciałbym zrobić właśnie. Tylko, że jeszcze tu chyba myślałem o opcji upiora i niekoniecznie zablokowanego, bo gdybym miał na przykład misję z trzecim tierem dostępnym. To taka armia, no oprócz tutaj wojownika szkieletów mógłby być mroczny władca, który już też byłby maksymalnym tierem, by się mógł fajnie rozwijać. Myślę, że to całkiem ciekawa armia mogłaby być. Albo nawet gdyby były piąte tiery, to jak teraz, czemu by nie robić czegoś takiego? No ale z drugiej strony, jak mamy już dostęp do śmierci bądź zmory, no to jednak też kusi. Tym bardziej, że te jednostki potrzebują tyle samo punktów doświadczenia. No i niestety, wkradł się nam tutaj złoczyńca. No musimy robić teraz dowódcę i za chwilę Rózgowicza. No niestety, no ktoś musi to wybijać. Na razie nie mam złota jednak na to. Złodziejowi się nie powiodło, ale no to nie zmienia mojego nastawienia. Akurat jestem w stanie już maga tutaj od razu się pozbyć. Do widzenia. Tu wiadomo, awanse. No, wtajemniczony nie będzie jakoś dużo zyskiwał niestety, no ale taka jest rzeczywistość. No, potrzebuję tutaj i tak dowódcy kolejnego. I patrzcie, jak mi tutaj akurat starczyło ruchu, żeby sobie ustawić rózgę. No, tacy są, kurde. Kolejnego rycerza śmierci sobie stworzę. No i to poszło tak jak powinno, czyli nikt nie zadaje ciosu. Okej, okay. No olbrzymiego pająka nie będę puszczał złego enta, bo on i tak za dużo nie zrobi. No i teraz bieda będzie trochę ze złotem. Niestety. Tak, no tutaj mógłbym teoretycznie wpuścić upiora do przodu, ale i tak by ktoś dostał z tej dwójki wyobrażenia, także no już trudno. Ale to nie miało tak wyglądać, że dwa ciosy dostanie. Paraliż się tu rozdziela na dwie jednostki. Tylko tutaj rola upiora jest dość znacząca. No i awanse kolejne. Fajnie to widzieć jest, tak? Praktycznie po każdej walce jest jakiś awans. Trapera jestem w stanie tutaj wejść. Już nie będzie aż tak groźny. No i co? Potrzebuję złota. Potrzebuję złota. I muszę liczyć na to, że bot mi da to złoto. Dawaj ze 400. No wiem, że masz. Tylko nie chcesz dać. Nie chcę dać, bo wierzę sobie, zaraz zrobię rózgowiczkę i zdejmę to, co on tam poustawiał. Tak jest. Cwaniaczek. Tu idzie następny rózgowicz, czy w sumie to on nie idzie, bo już nie ma do czego. Dobra, no co, tutaj wtajemniczony może być stracony niestety, także chyba trapera sobie odpuszczę. Bardziej on ma większy poziom jeszcze, więc nawet klątwa Nygreala by tutaj nie pomogła. Ja mogę się ruszyć w stronę tego rózgowicza. Za chwilę stworzę sobie rózgowiczkę swoją. No i zdejmujemy to wszystko, co tutaj nam narobili. Najpierw złoto przede wszystkim. Trzeba odzyskać. Tutaj jest niebieski mieczek, więc byłyby mniejsze szanse na trutę. To też nawet nie będę próbował tego robić. Jest góral. I tutaj zrobimy... No co zrobimy?
Upiora mogę dać do przodu. Kogoś mogę zostawić z tyłu. Na przykład wojownika szkieletów. I już wtedy tylko góral tu może zadać obrażenia. Górala też trzeba będzie oczywiście paraliżować. No zobaczymy, jak to pójdzie. Wszystko w górala idzie. 33 punkty obrażeń. Zyskali tu awans. Ty możesz się bronić, póki możesz, przed ciosem wroga. Okej, tu wchodzi paraliż. Nie musiał, ale no jest. I teraz tu poczekamy, obronę będzie brał. No dobra, to i tak nic nie zmienia, ale teraz można poczekać, bo już mu zejdzie obrona. Teraz pełnia obrażeń. 58 punktów doświadczenia. No i sklep. Zwój lodowej tarczy też wpada. O, no to pięknie. No to mamy dodatkowy pancerz dzięki temu. Także sens podbijania stolicy i szanse na to zwiększają się tym samym. Takiś tutaj odważny. Dobra, ciebie dla bezpieczeństwa. I teraz tak. Pozbywamy się tutaj jego. No i co? Wojownika stracę tu raczej, no. Niestety. End był pierwszy. Spróbuję tu jeszcze trochę pofarmić. Przynajmniej tę chwilę. No dobra, następne będzie przywoływał drzewka. Nie ma sensu. Skończmy tu jego żywot. Wojownik stracony, no. Trudno. Takie są koszta. Skoro jemu się udało, to i mi się musi udać od razu dojść do kolejnej wysepki. A proszę, na barbarzyńce się rzucił. To nawet tym słabszym. Co ciekawe. O, nie wiem, co on tutaj ma teraz. Bo obojętnie, gdzie wrócę. A właściwie to lepiej do stolicy, bo większa regeneracja. No tutaj sprzedamy te przedmioty. Buty też. To jednak nie jest jakiś super boost. Kula tak samo. Ten srebrny pierścień, kula regeneracji, która jest dobra akurat, bo 75 punktów życia dla wszystkich. O proszę, są eliksiry chory. Zły end. Fajne rzeczy. Kula nosferata. Mam akurat słabe. No ale w sumie rzucając na jakąś pełną armię, można by się nawet nieźle wyleczyć dowódcą. Sytuacyjnie może to się okazywać nawet też przydatne. No dobra. Trzeba też się powoli rozglądać za kolejnym budynkiem, bo to nie jest też tak, że mogę sobie tak pomykać cały czas. Doświadczenie się tutaj będzie zdobywało. A wcale tak dużo też go nie trzeba, żeby sobie sprawić kolejny poziom. Czy ty masz jakieś doświadczenie, panie wojownik? Jakieś tam niewielkie, ale masz. No to cię wskrzeszamy. Spróbuję znowu łapnąć tutaj coś. No proszę, 500 dał w ogóle bez zawahania. Super. To się tego nie spodziewałem. Czarnoksiężnik z wyznawcą. Najbezpieczniej będzie się pozbyć najpierw wyznawca, później czarnoksiężnika. Choć to walka, która może zaważyć o losie wtajemniczonego i upiora, o ich przeżyciu bądź nie. Z drugiej strony, ja bym się ruszył już w tamtą stronę. Wiecie co, ja ten sztandar chciałbym jak najszybciej odkryć. A mogłem przejść przez miasto, to bym miał troszeczkę do przodu.
Druga sprawa, że może by było warto już powalczyć z elfami, bo oni tutaj mimo wszystko nawet próbują coś robić. Próbują toczyć walki. Zdobywają doświadczenie, że to, prawda, to nie idzie im tak efektywnie, jak mogłoby iść. Ale jednak coś robią. Powoli rozbijają te jednostki, które tutaj mają w swojej okolicy. Okej, wszystko się wraca do stolicy, no to niech sobie idą. Ja mam ich gdzieś. Ja idę sobie dalej. Szczerze mówiąc, przydałaby się mana piekielna, która jest tutaj, no ale muszę tam się przedrzeć. Chociaż no, wysyłanie tutaj koszmaru byłoby troszkę marnotrawstwem many. Mimo wszystko. Mógłbym tu ustawić rózgę. To wcale nie jest takie głupie, ponieważ to się może rozrosnąć w końcu. Już pewnie nawet prędzej niż ja tutaj zdążę to wszystko usuwać. Więc ja tak zrobię. Dobra, dziady się tam ruszają trochę. Teraz jest sprawa taka, że panie duch, musisz tam trafić czarodzieja. Wiem, co tutaj jest, więc dlatego już sobie mówię. Tu jest czarodziej, dwaj kapłani, dwóch uzbrojonych mężczyzn oraz rycerz. I teraz tak. Upiór z wtajemniczonym będą w stanie się pozbyć kapłana. Możemy też zrobić tak, że w czarodzieja się tutaj od razu skupię, na czarodzieju się skupię. Chociaż wtedy kapłani mogą go wyleczyć już do pełna. Więc nie wiadomo, czy nie lepiej będzie jednego się już z kapłanów najpierw pozbyć, ale jeżeli chybie, no to po tylnej linii w zasadzie ta walka może być przegrana. Także jest duże ryzyko wchodzenia, ale nagroda jest tego warta. Zdecydowanie. Zróbmy tutaj może bezpieczny wariant. Spróbuję się pozbyć najpierw kapłana, chociaż jednego. Jest paraliż, on się sam leczy. Dobra. No to teraz zlecimy w czarodzieja. Przedarliśmy się już przez ich przednią linię. Zostanie im sam kapłan. Okej, poszło. Sobowtór by się przydał. Przemieniłbym się w kapłana i wszystkich uzdrowił. Dobra. Są tutaj awanse, wiadomo. No i ładnie, jest 10 poziom. Co oznacza, że już szanse trafienia nie będą się zwiększać u ducha. Z kolejnymi awansami to już tylko życie. No ale już są 74%. No i nagroda oczywiście pieniężna. Też nie jest bez znaczenia. I sztandar odporności. Więc teraz pięknie możemy tutaj uzupełnić sobie nasz ekwipunek. Dajmy sobie ten eliksir, bo został nam jeden punkt ruchu. I tu jest ten żywiołak jeden, taki dość groźny. Napijmy się tutaj naszymi wojownikami. No i co? Chyba ruszamy na tego tytana. Może tutaj, jako że jesteśmy z dużym pancerzem, damy sobie to tak. Trochę było bezpieczniej. No ciebie się trzeba pozbyć. To tak dość szybko. Dowódca dostanie. No niestety, ktoś musi. Nie ma, także nie będzie ofiar. No i teraz już będzie dobrze. 71 punktów doświadczenia. Szkoda, że nie to te 4 więcej, no ale trudno. Tak wyszło. No i mamy też odsunięte jedno z miast, więc tutaj się nie będą już ekspić. A mieli trochę czasu na to. No, zbliżają się tutaj oddziały elfickie. Nie wiem, kto tutaj idzie. Złodziej po prostu idzie. Zwyczajny złodziej. Tytan, strzelec i uczeń. No tutaj połączenie strzelca i ucznia może mi dać śmierć ducha, więc może się jednak tutaj nie będę skuszał na to, ale jest złodziej. Złodziej może mi dać poziom. Dokładnie 4 punkty.
tyle, ile było trzeba. Już mogłem dowódcę nie wstawiać tutaj do przodu. Dostał niepotrzebnie. Dobra, teraz tak, idź rózgowiczko sobie tam. Będziesz ustawiać rózgę na tych terenach legionowych. Oho, już się tutaj przedzierają dalej, no. Ja jestem ciekaw, co wy tutaj macie. Tutaj tak... O, już wiem, co macie. No, awansowaliście jednym centaurem. Duże poświęcenie, żeby tę walkę przeprowadzić. Z waszej strony. Straciliście tutaj swojego dowódcę. Gdybym był gildiarzem, to bym się tutaj... O, proszę, jak odważnie ruszyli. Lokomotywa ruszyła. Wysyłacie centaura na pewną śmierć. No, ale dobra. Strzał w ducha był, także... Coś tam zrobiliście, tak? Niestety, pan Ara jeszcze nie jest nawet tak dobry jak czarnoksiężnik. No dobra, poszli odważnie. Tu mamy znowu wojownika z szamanką. Więc znowu taka średnia opcja, żeby tutaj z tym walczyć. Z drugiej strony kusi, żeby już mieć miasto. Ale możemy do tego toru naruszyć. Jako, że mam sporo many, to może tutaj rzucimy jakimś kamiennym deszczem i lodową burzą, żeby go trochę nastraszyć. Nie wysyłam szkieletora, bo tam chyba miał jakąś wyrocznię. Zobaczmy, jak z punktami ruchu. Nie zostanie nam nic. Ale to jednak nie oznacza, że mogą chcieć uciekać. Pod tym zaklęciem nie odejmiemy chyba. Na pewno nie odejmiemy wszystkim połowy punktów życia. Dobra, nie jest tutaj zbyt potężnie. Uciekają od razu. Centaur będzie się bronił. Ale no tutaj wiele mu nie zostanie. Dobra, ciebie sparaliżować. Oj, oj. Dobra. No była szansa, że uciekły. Chybienie upiora to by też mogło sprawić. Nawet upiór nawet by nie musiał atakować. On mógłby go oszukać inicjatywą. Więc no był jakiś cień szansy na ucieczkę z jego strony. No i kolejne awanse tutaj są. No i pięknie. Upiór też się już zbliża do kolejnej formy. No pięknie zyskaliśmy. Tutaj też zwoje. Dostaliśmy lepszy artefakt do obrażeń. I chyba zostanę przy jednym artefakcie na pancerz żywym na obrażenia. No i teraz tak. Może złodziej, niech już wyśle szpiega. Skoro tu idzie na nas przeciwnik, no i trzeba się go pozbyć, bo zaraz mi zacznie ustawiać rózgi. Ja bym sobie tego nie życzył. Ja wiem, że to nie jest koncert życzeń, ale... O! Duszek, no właśnie, 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 bo tutaj jeden akurat grobowiec można było postawić. O tym nie pamiętałem, tak, bo ciągle mój jeden duch się rozwijał. Zablokowany. No i dobra, teraz pytanie, czy tutaj iść już po prostu na żywioł? No i naprawdę chcesz mi tutaj zagrażać w taki sposób? Jest to jakiś sposób, co by nie było. Dobra, ale wiecie co? Najpierw to musimy wysłać tutaj tego naszego przywódcę. Ej, bo mi tutaj ducha zabierz, wypierdzielaj. No jeszcze parę punktów doświadczenia sobie złapaliśmy. No i dobra. Okej. No szamanka, to jest kurde coś, co martwi mnie tu najbardziej. Mam niby ochronę przed ziemią i w sumie to ja bym tego użył. Tylko na kim teraz? Na duchu? Na upiorze? Chyba tak zrobię. No i lecimy. Dowódca tylko uciekł. No szkoda, no ale mogło się to skończyć dużo gorzej. I jeszcze nadal może.
No dobra, przywódca nie dostał doświadczenia, ale być może dzięki temu udało się awansować bezpośrednio już duchowi i wtajemniczonemu w ten sposób. Mamy miasto, o, tutaj jest kamień runiczny. Mamy wyposażenie dla naszego pobocznego bohatera, więc bardzo dobrze. Niech on już tutaj przybywa powoli, będzie sobie w tym mieście siedział. No ale dobra, zanim on to zrobi, to... A jeszcze... Możemy? Możemy. Kryjówka Mortis. Proszę bardzo, jest już kolejny budynek. Zostaje tylko krematorium. Ale do nowego wojownika jeszcze daleka droga. Także myślę, że spokojnie zdobędziemy potrzebne złoto. Tym bardziej, że już za chwilę możemy mieć złoto przeciwnika. Nie wiem, czy akurat tak daleko chce mi się iść. 7 tur. Ale czy ja więcej potrzebuję tu rózgowiczek? No jedna wystarczy na taką ilość zasobów. Ale dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Na razie.